Mówiliśmy już o tym, że Pamtrak rozwija się jak grzyby po deszczu. Jesteśmy właśnie na jednej z warszawskich miejscówek. Znajduje się w lesie. Został zbudowany przez lokalnych rajderów. Funkcjonuje świetnie. Bawią się tu rowerzyści na każdym poziomie zaawansowania. Tak jak bardzo prosty jest Pamtrak, który składa się z multiband, tak samo prosta jest jazda po nim. Prawidłowa jazda po pumptracku polega na tym, że staramy się nie pedałować i napędzamy rower za pomocą pewnych skoordynowanych ruchów. Polegają one na podciągnięciu kierownicy w momencie, kiedy tylne koło zjeżdża z muldy, przy równoczesnym popchnięciu roweru nogami. Wówczas następuje odciążenie przodu i rower swobodnie wtacza się na kolejną muldę. Powtarzany ruch w taki sposób powoduje, że rower sam się toczy z coraz większą prędkością. Każdą muldę można pokonać na trzy sposoby. Muldę można przejechać na tylnym kole oraz przeskoczyć. Każda z tych technik jest uzależniona od poziomu, jaki prezentujemy i od prędkości, jaką rozwijamy na torze. Gdy jedziemy szybciej, należy przeskoczyć. Gdy chcemy sobie jeszcze dodać prędkości, warto pojechać na tylnym kole. Przejechanie bandy jest bardzo proste, ile zastosujemy się do podstawowej zasady, czyli jazdy dosyć wysoko, wychylenia się w zakręcie i obserwowania toru jazdy, a nie patrzenia gdzieś po bokach. Sprzęt do uprawiania pumptracka jest w gruncie rzeczy wyjątkowo prosty. To jest rower dirtowy, czyli sprzęt, który znajdziemy w każdym sklepie rowerowym. Ceny zaczynają się już w okolicach 1500 zł. Rower charakteryzuje się tym, że ma wyżej kierownicę od siodełka, geometrię przystosowaną do skakania, może mieć przedni amortyzator, jednak nie musi go posiadać, pedały z pinami, które dobrze trzymają się zwykłych butów, zwykłych trampków. Może posiadać tylną przerzutkę, jednak zwykle rowery dirtowe jej nie posiadają. Tak naprawdę tyle, ponieważ poruszamy się bez pedałowania, nic wielkiego nie potrzeba. Mocne koła, szybkie opony z małym bieżnikiem. Jeżeli chodzi o wyposażenie rowerzysty, oczywiście niezbędny jest kask, przydatne są rękawiczki i ochraniacze na łokcie i kolana. Kontuzje na torach pumptrackowych są faktycznie rzadkością. Częściej możemy potknąć się o kamień niż tak naprawdę wywrócić się na torze pumptrackowym. Dlatego też jazda pumptrackowa jest tak popularna na całym świecie. Uprawiają ją siedmiolatki, dziewczyny, początkujący, zaawansowani, wszyscy. Pumptrack jest znakomitym treningiem ogólnorozwojowym dla kolarzy, dla zawodników, dla profesjonalistów, ale również dla ludzi niezwiązanych z rowerem. Będzie to doskonałą formą rozwijania wszystkich potrzebnych partii mięśni. Mnie osobiście taki trening pumptrackowy zastępuje w zupełności trening na siłowni. Jest o wiele przyjemniejszy, o wiele bardziej mnie satysfakcjonuje, a przede wszystkim jeżdżę na rowerze. Sama jazda po pumptracku jest zajęciem niezwykle wyczerpującym. Jest to zajęcie typowo interwałowe. Osobiście wytrzymuję jedno do dwóch kółek, po których jestem bezużyteczny.